Siemano! Dzień dobry, witamy serdecznie w kolejnym odcinku. Jestem już z powrotem, dwa dni mnie nie było. Chorowałem, teraz wam powiem tak na szybko, co się działo. W poniedziałek po pracy wróciłem do domu, było wszystko ok. Zjadłem obiad, zmontowałem odcinek, wrzuciłem film. Później oglądałem sam jakiś film z moją Pauliną. Siedziałem do wieczora, położyliśmy się o 10:30 spać. Położyłem się spać i było wszystko gito, hara. No, i o drugiej rano się budzę. Tak mnie zaczął brzuch, za przeproszeniem, nakurwiać i wziął mnie na wymioty. Zwymiotowałem, rozwolnienia dostałem i co chwilę do kibla, z góry na dół, aż w końcu była 3 czy 4 rano. Położyłem się w tym, w salonie, mówię, żeby było bliżej kibla, nie? Bo jeszcze się w majtki swajdam, nie? Oczywiście, że to no i ten, no i tak mnie rozłożyło. Mówię, co to jest? I tak wywnioskowałem, że to jakaś grypa jelitowa albo żołądkowa. Ale co? Wtorek wolny, źle się czułem, piłem dużo wody, nic nie jadłem przez cały dzień, dopiero wieczorem zjadłem kromkę chleba z masłem. Zawsze coś. I w środę się obudziłem, czułem już się lepiej, ale straszną miałem zgagę, wiesz, w środę. Odżygania. Straszną zgagę, pewnie od wymiotowania. No i co, piłem dużo wody, elektrolity i w środę wieczorem wczoraj już się czułem dobrze, nie? I dzisiaj jestem z powrotem, witam serdecznie. Siemano. I słuchajcie, dodałem posta w ogóle, że we wtorek nie będzie odcinka, bo nie dam rady z montażem, bo w niedzielę to naprawdę była tragedia ze mną. I tam dużo osób życzyło mi szybkiego powrotu do zdrowia. Bardzo dziękuję, drodzy widzowie, piona dla was. Widzicie, jak mu pomogło, już jest w robocie. Ale trafiły się 2 czy 3 komentarze, że to dlatego, że się nie zaszczepiłem. No, słuchajcie, sraczki dostałeś. No, ale słuchajcie, to już teraz tak będzie, że obojętnie człowiek na co zachoruje, że będzie go noga bolała, albo tak, coś sobie zrobi, to będzie, że się nie zaszczepił. No dajcie spokój, to w ogóle nic nie miało wspólnego ze świrusem. Ja się czuję dobrze, wszystko jest git, bolał mnie po prostu brzuch i wymiotowałem. Z świrusem to teraz już jest tak, że nawet jak cię gardełko lekko zaswędzi, to już no masz mówię, świrusa. Ale już będę do wszystkiego jakim... Nie wiem, nie chcę nikogo obrażać ludzi, ale użyjcie trochę wyobraźni i teraz nie może być tak, że wszystko będzie powiązane ze świrusem, nie? Ta, palca ci ujebie świrus. Dobra, tym pięknym akcentem zapraszamy na kolejny odcinek. Jeszcze chciałem tylko zobaczyć, chciałem wam pokazać, a nie zobaczyć, żebyście sobie zwrócili uwagę na ten biały pyłek, który tutaj jest. I chciałem wam powiedzieć, że to nie jest śnieg. To zobaczcie, jest, jak ten to śnieg jest działa. Pyłek po sznurkach, zobaczcie na to. Tyle no to, z tego pyłu ja jest. Popruszę śniegu. Dobra. Super. Dobra, lecimy dalej. Tutaj możemy zobaczyć, na pomidorach już położyli folię, elegancko, bialutko. I tak jak mówiłem wcześniej, u nich jest folia, u nas jest takie płótno, którego się nie wymienia, wymienia się co 10 lat. Ale ładnie biało jest. No czekamy, aż posadzą pomidorki, to jak mi się uda, też wam pokażę. A po drugiej stronie szklarni, zobaczcie, jak ładnie zielono. W ogóle jak pogoda się zmienia, dzisiaj deszcz, słońce, śnieg. Wszystko naraz, 4 pory roku w jednym dniu. Normalnie po robocie biorę koc, psa, Paulinę i gdzieś nad wodę jadę. A ten zobaczcie, obibok stoi tam i SMS-y pisze, albo TikToki przegląda. Pracownik roku. A tak wygląda wieszanie sznurków od tak zwanego tylca. Zobacz, co mi się tu porobiło. Krzywa ta rajka mega jest. No. Wszystko poplątane, zobaczcie, widzowie. Pościągało się. No to zrobi. Tragedia, no i spadła nawet, spadł drut z tego. Widzicie? A, już taka, no. I już siedzi. No nie za ciekawa dzisiaj pogoda jest, nie? No, powiem ci, że fet. Zobaczcie, co się dzieje. Jest godzina... Śnieg zaczyna padać, ty. No dobra. Nie wiem, czy to widać na filmie. Pali to w cholerę. O kurde. Wyszliśmy na chwilę, żeby zobaczyć, co się dzieje na dworze. A tu tak piździ. Jest tragedia. Oczy zaraz będę miał silę od tego. Ty, ale się zaśnieżyło. Co się dzieje? Masakra. O, chyba trzeba lecieć do środka. Dobra, lecimy do środka, drodzy widzowie. Tutaj na szklarni, na serdowni też się ciemno zrobiło. Szaro, nie wiem, czy tego druta będzie widać teraz. Czyli już zima się zbliża, nie? No jak? Smacznego. Dziękuję, dziękuję. Jak dzisiaj tofi z tego co widzę, karmelowy, tak? Tak, no. Moje ulubione. Dobre są, chcesz wrócenia? Nie, nie mam jak, bo jedną ręką trzymam hulajnogę, która jest lekko krzywa, a drugą
kamerę, którą nagrywam i... To ci obstawię. Nie mam jak, jakbyś mógł mi zapodać. To ci obstawię. Nie świruję. Słuchajcie, no ogólnie zima to jest taki... Ale ty fajnie widać te sznurki teraz pomarańczowe, co są. No, jest to tam. Te złote, tam widzowie pisali, że złote. Tak, pomarańcz. Słuchajcie, zima to jest taki okres, że ludzie jej nie lubią. Ja wiem. Ale ja lubię zimę. Nie wiem czemu. Lubię jak jest zima, lubię jak jest szybko ciemno się robi. Ale wiadomo, też nie na długo. Taki okres 2-3 miesiące mi wystarcza. Wystarczy. Lubię też lato, ale nie lubię jak jest tak ponad 30 stopni. Jak jest, jak były te upały 32-33 stopnie. To jest dla mnie mega, mega za gorąco, nie? No gdzie? Także zima spoko. Fajnie trochę można przydomowić, posiedzieć w domu. Fajnie jak biało się zrobi, jest trochę czyściej tak. No, no. Zobaczcie, widzicie jak te sznurki? Czekaj, zobaczcie, to są te, nie Ohar? Tak. To są te i zobaczcie teraz jaki to jest efekt. Zbliżę wam, tylko szkoda, że słońca nie ma, bo to lepiej byłoby widać wtedy, nie? Tak, jak pomarańczowa odbija, nie? Trochę tutaj naśmiecili oni, no my też śmiecimy, ale są osoby, które po nas posprzątają. Trzeba mieć ludzi od tego, nie? No jasne. No. Tu o, to naszego szefa bluza, z tego co widzę. Ta. Wisi już chyba z trzeci tydzień. Będzie wisiała do przyszłego sezonu. A co brudasek? A widzisz, no, wietrzy się. A dobra, nam tych białych ubyło już też, nie? Tak, gdzie my to? Nie wiem. Za daleko. Za daleko? Dobra, przejdziemy się. Możemy się zawsze wrócić, nie? Dobra, to lecimy do pracy, do później. No. Także widzowie, powiem wam, że 2 dni siedziałem w domu, jak byłem chory, patrzę, żeby mi telefon nie spadł. I powiem wam, że w pracy to jak coś robisz, tak na przykład jak teraz wiążemy te sznurki, to czas się bardzo wlecze, się dłuży, ciągnie. A w domu jak siedziałem te 2 dni na wolnym, to mi tak zleciał. Leżałem całe 2 dni praktycznie w łóżku. Paulina wyszła do pracy, ja patrzę, parę godzin minęło, ona już jest z powrotem. Za chwilę patrzę, 16:30, chłopaki już tutaj kończą w robocie. Mówię, jakie to porąbane jest, że jak człowiek siedzi w domu, to ten czas tak szybko leci, a w pracy się wlecze, nie? Tak samo mam rano, wstaję zawsze godzinę przed pracą, mówię, godzina spokojnie mi starczy, nie? Tu robię herbatę, robię śniadanie, patrzę jeszcze pół godziny, jeszcze 15-20 minut. A tutaj na przykład czekam do przerwy w robocie, patrzę, jeszcze 15 minut do przerwy, robię, patrzę jeszcze 8 minut, mówię, co jest? Nie wiem, piszcie mi, czy też tak macie, bo ja tak mam, podejrzewam, że większość ludzi chyba tak ma. No i co, pomału zbliżamy się do końca i zaraz widzimy się z Oharą w szatni albo na środku szklarni. Tak, moi drodzy, zaraz wam pokażę, co tu robimy. To jest nasz jeden pracodawca. Chujawąt. On tutaj akurat naprawia te rury. One czasami pękają, wiecie jak się wjeżdża wózkami. Tu jest bardzo duże ciśnienie wody w tych rurach. I oni to podnoszą wtedy, tą rurę podnoszą do góry. I muszą wszystko pokleić na nowo. Tu zobaczcie, tu widać, ta część jest tu nowa. Ona jest poklejona. Tym pasem, zobaczcie. Tym pasem ściągali 2 rury. Jedną do drugą zakładali, dociskają, tak jak była tam na zewnątrz kiedyś taka obejma, żeby one bardziej się zeszły i żeby po prostu trzymało to. Jak już klej wyschnie, to wtedy ściągają, dokręcają ręcznie te zielone koreczki. Tak. I to jest woda, która, to jest rura, która doprowadza wodę do papryki. Tak, i oczywiście co roku musi być wszystkie te rureczki muszą być kontrolowane, bo podczas wycinki, wiadomo... Przy wyjeżdżaniu wózku często się zahacza tutaj, one się zahaczą, są gdzieniegdzie porozrywane, więc taka kontrol musi być na tym. Stefan to nasz specjalista, właśnie takich robót. To jest w ogóle syn pracodawcy, nie? To jest syn pracodawcy. Bardzo dobry ziomeczek, także tak. Na luzie z nim trzymamy. Dokładnie. I myślę, że tym takim akcentem, bo już jest godzina 16:30, będziemy kończyć dzisiejszy odcinek. Tak jest. Także jako Hara, chcesz, możesz jeszcze coś dodać od siebie? Tak, trzymajcie się cieplutko, bo zimowe dni idą. Uważajcie na siebie, pozdrawiam was serdecznie, łapkujcie, subskrybujcie. I do jutra, mordeczki. Yo!